Dzień dobry, kochani. Standardowo już w czwartek, kiedy wybije godzina 10, odwiedzam Was online w Waszych domach. Zapraszam Was na moją ławeczkę sąsiedzką w Firleju, w kawiarni sąsiedzkiej. Mam na imię Katarzyna, jestem animatorką na co dzień związana właśnie z Firlejem i związana z kawiarnią sąsiedzką. Cześć Klaudia, bardzo dobrze Klaudia, nie kupujesz kocich kabanosów, cieszę się, że pojawiłaś się punktualnie, słyszałam jak tam dreptasz z nogi na nogę, kiedy się zacznie, także to już, to jest ten moment. Słuchajcie, jest czwartek i jak na ironię dla wszystkich, którzy jeszcze nie zostali odmrożeni, mamy długi weekend, także dostaliśmy trochę wolnego, słuchajcie, trochę wolnego czasu. Kto sobie wziął wolny piątek, ten ma czterodniowy długi weekend, więc naprawdę się opłacało, ale z racji tego, że jest długi weekend, przygotowaliśmy też dla Was sporo, słuchajcie, takich atrakcji u nas w Firleju. Przygotowaliśmy sporo atrakcji w kawiarni sąsiedzkiej. Oczywiście to wszystko, co Wam proponujemy, to są działania online, to są działania w sieci, bo w tym momencie w taki sposób jeszcze przez jakiś czas nasz ośrodek będzie pracował. Natomiast słyszałam już dobre wieści. Mam pewne przecieki, że być może pewne nasze aktywności wrócą do takiego standardowego, normalnego systemu, do którego się przyzwyczailiśmy już niebawem. Ale o tym wszystkim będziemy Was informować na naszych kawiarnianych Facebookach. Także słuchajcie, bądźcie czujni, podlajkujcie co trzeba i czekajcie na jakieś nowe fajne wieści. Mam nadzieję, że już niedługo pewne z tych form, do których się przyzwyczailiście, będą mogły do Was wrócić na stałe w takiej formie, do której się przyzwyczailiśmy. Trzymajcie kciuki za Pchli Targ, trzymajcie kciuki za pozostałe nasze aktywności, trzymajcie kciuki za tą koncertową stronę firlejową, żeby nam się udało w końcu, kochani, jakoś dostosować się do zastanej rzeczywistości, żebyśmy mogli powrócić do Was, tak jakbyśmy chcieli i tak, jak za tym tęsknimy chyba. Moi drodzy, z aktywności, które dla Was przygotowaliśmy w tym momencie, to dzisiaj o godzinie 20 jest wystawa Wernisaż. Początek wystawy to zawsze Wernisaż. Marcelina Groń i jej obrazy. Mniej więcej przygotowałam tu kilka takich screenów. To są, jak się nie mylę, akryle na płótnie, czyli bardzo takie, wiecie, bardzo takie energiczne obrazy, bardzo takie kolorowe. Proszę bardzo, jest kolejny. Cześć Agnieszka. Bardzo, bardzo energiczne obrazy, bardzo takie ekspresyjne, bardzo kolorowe, czyli myślę, że do tej naszej chwilowej rzeczywistości będą nam bardzo, bardzo, słuchajcie, moi drodzy, pasować. Dzisiaj o 20:00 Gosia Grączewska jest kuratorką naszej wystawy, naszego wernisażu online, natomiast Marcelina, absolwentka Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest tą osobą, która dzisiaj te obrazy będzie pokazywać. I moi drodzy, no właśnie to też jakby jest kolejny sygnał ku temu, że cały czas działamy, cały czas Wam proponujemy nowe aktywności, ale też chciałabym się od Was dowiedzieć, jak to w tym momencie wygląda. Czy Wy już powracacie powoli do swoich, kochani, do swoich aktywności, do tego, w jaki sposób spędzaliście czas, jakie mieliście hobby przed pandemią, czy jakby jeszcze czekacie na jakiś ukryty znak, sygnał, kiedy to będzie można zrobić. Wiem, że już biblioteki się powolutku pootwierały, wiem, że niektóre ośrodki kultury coś tam powolutku już zaczynają planować tak na żywo, tak żeby przyjąć ludzi. I właśnie ciekawa jestem w tym momencie, czy Wy już coś tam... Cześć Justyna! Jak tam Justyna u Was, powiedz mi, Wasz ośrodek kultury, jak tam są widoki na to, że będziecie przyjmować już niebawem ludzi na żywo, czy cały czas Justyna jesteście online? Ja właśnie, Klaudia, od lipca multisport.
Tak, słuchajcie, no dobra, to ja to powiem publicznie, trudniej mi się będzie wycofać. Słuchajcie, od lipca ja też będę miała multisporta, także będę naprawdę fit. Wy mnie co prawda teraz tutaj nie widzicie od brody w dół, ale tam by mi się multisport przydał, także będę ćwiczyć. Składam taką deklarację tutaj na żywo w internecie. Klaudia, zapisz sobie proszę tą relację dzisiejszą, w razie czego będziesz mnie tym terroryzować, że poszło w eter. No właśnie, pootwierali siłownie, pootwierali kluby fitness. Powiedzcie mi, czy korzystacie z tego, czy jeszcze nie? Czy siedzicie w domu i czekacie na, nie wiem, na lepszy moment? Ciekawe, czy będzie w ogóle, no bo tutaj jakby statystyki. Każdy z nas czyta statystyki, każdy z nas odpowie sobie na to pytanie, co mówią statystyki. Natomiast tak, ja od lipca wracam na siłownię. Znaczy, nie wracam. Miałam jakąś taką 20-letnią przerwę, więc trudno to nazwać powrotem, ale będziemy ćwiczyć. Klaudia też zresztą będzie ćwiczyć. Natomiast czy już mieliście okazję spotkać się z tą we Wrocławiu, z tą kulturą taką na żywo? Czy udało wam się, nie wiem, odwiedzić jakieś muzeum, jakąś wystawę, coś zobaczyć, gdzieś pójść osobiście, czy jednak dalej korzystacie z uroków śledzenia tego wszystkiego w internecie? Zoo Wrocławskie już od jakiegoś czasu jest otwarte. Zastanawiam się, bo w sumie nawet nie sprawdziłam tego, czy rzeczywiście oni mają tam chętnych i mają te tłumy, czy nagle tam zwierzątka biedne dalej siedzą same. Chociaż nie wiem, czy one takie biedne wtedy, jak siedzą same, ale nie mnie to oceniać. Więc wrocławskie zoo z powodzeniem się otworzyło, ogród botaniczny się też na pewno otworzył i w ogóle myślę, że to jest dobry moment, bo teraz ogród botaniczny pięknie nam kwitnie. Zresztą jak nasze wszystkie miejskie łąki, to jest w ogóle dobry moment na spacery. Także parki już od jakiegoś czasu pootwierane, siłownie od niedawna pootwierane, można zacząć z tego, kochani, korzystać, ale nie zapominamy też, że pewne miejsca, tak jak Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ma nadal ofertę swoich wydarzeń online. I tak jak do tej pory, jako Firlej realizujemy cykl koncertów specjalnych specjalnie dla Firleja. No trochę tak. I już, słuchajcie, jutro, czyli w piątek, zagra trio Marcelina Gerber, Filip Baczyński i Filip Zakrzewski. To jest takie jazzujące trio o godzinie 20. Proszę ja was na naszym YouTubie firlejowym www.firlejwroc.pl. Możemy kupić bilecik, cegiełkę o wartości 10 zł i w ten sposób wspieracie artystów w tym nietypowym dla nich czasie. Proszę bardzo, Klaudia była na zamku, ale nie we Wrocławiu, i było otwarte i było dużo ludzi. Tak, ja myślę, że to jest to, że o matko, ludzie, hello, o, Justyna chodzi na zajęcia z zumby, wow. Ale to teraz dopiero od soboty to, czy ja próbowałam, wiecie, przed YouTube'em, ale nie, wychodzi jeszcze gorzej niż na żywo. Super, ale jak tam, powiedz mi, w Bierutowie jakby odmroziliście już ośrodek kultury, czy dalej jeszcze siedzicie i na razie jeszcze siedzicie i bardzo, bardzo zachowawczo podchodzicie do tematu? Wiem, że ty tam online'owo działasz, podglądam, co tam się u was dzieje, widzę, że jakieś tam online'owe propozycje się pojawiają, ale są u was w ogóle widoki na to, żeby to w najbliższym czasie zacząć, że tak powiem, przyjmować ludzi, czy jeszcze nie? Wiecie, to ja sądzę, ja jestem prawie pewna, że w tym wszystkim jest to, że ludzie, my jako ośrodki kultury też bardzo, bardzo byśmy chcieli się otwierać, ale cały czas boimy się. Boimy się tak naprawdę przede wszystkim o was, tak? A Justyna pisze, że przed pandemią też chodziła. No to no, ja przed pandemią nie chodziłam na fitness, trochę się boję, że się przetrenuję. Ale są też dobre strony, bo ja mam do Firleja do pracy raz, dwa przystanki tramwajowe i ja po prostu jeździłam półtora roku tramwajem, dopóki się nie zorientowałam, że właściwie na piechotę, a już rowerem to mam w ogóle szybko. Jakby plusem tego wszystkiego jest teraz to, że się przesiadłam na rower, na tyle ile mogę. Zrezygnowałam z komunikacji miejskiej, staram się unikać tramwaju, no chyba, że muszę gdzieś podjechać dalej. Dalej niż cztery przystanki. No to przesiadłam się na rower i uważam, że to jest spoko. Justyna, do końca prowadzisz jeszcze zajęcia online, Luszu Klub Seniora i zajęcia stacjonarne. Super, fajnie. To,
To dobrze, znaczy tak uważam, że to dobrze, że powoli zaczynamy wracać gdzieś tam w tych ośrodkach kultury do naszych korzeni, czyli do tej działalności bezpośrednio z drugim człowiekiem. Fajnie chyba, że zaczęliście od klubu seniora, bo myślę, że no, seniorzy to była ta grupa, która no, najbardziej tak psychicznie odczuła skutki tej całej pandemii. Ale co, Klaudia, ja też? Ty też klub seniora otworzyłaś? Myślę, że seniorzy to jest ta grupa społeczna, która najbardziej dotkliwie odczuła skutki pandemii, bo o ile, nie wiem, prywatni przedsiębiorcy jakby odczuli to dosyć mocno finansowo, ludzie gdzieś tam na umowach zlecenia i tak dalej też, natomiast myślę, że cała ta sytuacja najbardziej psychicznie odbiła się na seniorach, którzy raz, że z racji wieku te ich kontakty takie międzyludzkie były dosyć mocno ograniczone już wcześniej, bo wiecie, ograniczenia jakieś tam zdrowotne i tak dalej, nie spędzali tego czasu tyle, ile by chcieli z ludźmi i zazwyczaj jakby ich aktywność to były takie najprostsze interakcje międzyludzkie, spotkanie w sklepie, spotkanie z sąsiadką i takie proste pogaduchy. I w momencie, kiedy zewsząd jakby tych seniorów zaczęły atakować informacje o tym, że są w grupie ryzyka i że to już jest na pewno, wiecie, dla nich to już jest koniec totalny, jak ktoś na nich kichnie. Myślę, że ci seniorzy, przynajmniej większość, po prostu pozamykała się w domach na cztery spusty, no i kurczę, i w czterech ścianach, bo często to są też osoby samotne, więc fajnie, że zaczynacie od tych seniorów, którzy najbardziej gdzieś tam ucierpieli na tym wszystkim. Ruszają u Was, Justyna, świetlice wiejskie, wracasz do projektu, o, Biurto Miasto nad Widawą, będziesz miała warsztaty. Super, fajnie, fajnie, bo taka prawda jest, że zbliżają się wakacje i to był taki sezon tych wszystkich imprez plenerowych, tego co się działo na świeżym powietrzu. Bo wiadomo, na ten moment możemy zapomnieć o jakichś tam dużych koncertach, fajnych plenerowych imprezach, ale z tym się już chyba pogodziliśmy trochę, że to na pewno w te wakacje się nie uda. Natomiast pozostaje gdzieś tam jeszcze cicha nadzieja, że jakieś małe warsztaciki, jakieś małe projekciki będą się odbywać. Ja z niecierpliwością cały czas czekałam, aż na znak, sygnał, że wioska indiańska, słuchajcie, moja wioska indiańska się otworzy i wrócą te imprezy plenerowe i to wszystko się zacznie. Wiadomo, no, trzeba w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek, ale myślę, że zachowanie zdrowego rozsądku polega między innymi też na tym, że zaczynamy powolutku wychodzić z domu. Pewnie w pewnym sensie wychodzimy powoli z tej strefy komfortu, no ale próbujemy z tym żyć. O, Justyna, już Cię czytam. W takich miejscowościach jak Bierutów, gdzie seniorzy większość czasu o tej porze roku spędzają na działkach, trudno ich teraz zaciągnąć na zajęcia w przestrzeni zamkniętej. No to fakt, że w ogóle wszyscy działkowcy w ogóle wygrali na tej pandemii, w takim sensie, że jakby no, działka mega, myślę, ułatwia spędzanie tego czasu, tej samoizolacji. I rzeczywiście ci ludzie już się gdzieś tam rozpierzchli i trudno ich będzie teraz zebrać, aczkolwiek ja mam taką cichą nadzieję, że oni tęsknią za tymi aktywnościami, że oni tęsknią za tym, co im dotychczas gdzieś tam proponowaliśmy my jako ośrodki kultury i że oni wrócą. Natomiast wiadomo, że na pewno będzie to proces chyba trochę bardziej długotrwały niż gdzieś tam w przypadku młodych ludzi. Pewnie też z racji tej, nie wiem, tego dostępu do internetu, tej dostępności, bo młodzi ludzie cały czas są w sieci, bardzo łatwo ich w tej sieci znaleźć, bardzo łatwo ich w tej sieci zaczepić, utworzyć wydarzenie, zaprosić. Jest Grażynka, kochana, nareszcie! Wow, słuchajcie, miałam wczoraj przyjemność spotkać się z panią Grażynką osobiście, oczywiście 1,5 metra od siebie, zachowałyśmy zdrowy dystans, nie było całowania się jakiegoś tam wylewnego, ale w ogóle fajnie. Fajnie się po takim czasie w sieci zobaczyć z wami na żywo, więc w ogóle super. Czekamy na więcej takich spotkań, ale wiadomo, zdrowy rozsądek mówi, proszę nie szaleć i tak dalej, gdyż na pewno po tak długim czasie nieobecności takie spotkanie na warsztatach zaowocowałoby padaniem sobie w ramiona, a wiemy, że nam tego robić nie wolno. No więc czekamy, słuchajcie, więc czekamy trochę w tym zawieszeniu, ale ja się bardzo cieszę, że się pewne miejsca już powolutku otwierają. Cieszę się pierwsze ze względu na to, że to są gdzieś tam też niektóre z nich poniekąd moimi miejscami pracy,
a dwa, że fajnie, bo to znaczy, że gdzieś tam coś idzie do przodu, idzie ku dobremu. Czekamy Klaudia na Wioskę Indiańską, no pewnie, że czekamy na Wioskę Indiańską, czekamy na te wszystkie miejsca, które oferowały nam możliwość spotkań w plenerze, bo też chciałoby się spotkać z tymi znajomymi, tak po prostu, tak po ludzku. Jedyną taką możliwością, gdzie ich można spotkać, no to najbezpieczniej jest jednak to robić w plenerze, najbezpieczniej jest umówić się do parku, najbezpieczniej się umówić gdzieś tam w przestrzeni powietrza. Justyna, cieszysz się z opcji powrotu, podchodzisz sceptycznie. No ja gdzieś tam ze wszystkimi aktywnościami swoimi, które wykonuję, mam właśnie coś takiego, że chciałabym, ale się boję, że chętnie bym coś już zrobiła, chętnie bym wróciła, ale z drugiej strony jest ta pewna doza niepewności i no i ten problem, ale tutaj nie ma co się dziwić. Mnie najbardziej chyba drażni to oto takie zawieszenie, to, że jakby nikt nie jest mi w stanie powiedzieć ile jeszcze, kiedy będzie można, co będzie można i w jakim wymiarze będzie można. I trudno sobie cokolwiek zaplanować do przodu, bo nie wiem, przedszkola, w których prowadzę zajęcia dla dzieci, jakby ja jestem cały czas w gotowości, żeby na te zajęcia wrócić. Czekam na informacje od nich, że już można. W niektórych miejscach można, w innych miejscach nie można. Trudno sobie ten grafik cały jakoś tak ułożyć. Ale no gdzieś tam z tyłu głowy cały czas jest to pytanie, jak to będzie w ogóle, jak zaczniemy, jak to się skończy, tak? O, Klaudia pisze, że czeka małymi kroczkami i już będziemy indianować. No pewnie, że będziemy. Wszyscy pamiętają piosenkę. Słuchajcie, tak, Tosia mi przyniosła, żeby wam pokazać bałwana na szydełku. Ojej, jak to się uda, proszę bardzo. I tu jest gołąb. Tak, była w ogóle taka akcja przez moment, kiedy realizowaliśmy w kawiarni sąsiedzkiej projekt Teraz Ty. Między innymi mieliśmy zajęcia z szydełkowania i super. Siedzieliśmy sobie, po prostu robiliśmy na szydełku i tak wyglądają ładne rzeczy zrobione na szydełku. Słuchajcie, a tak wygląda wersja premium, czyli to, w jaki sposób ja opanowałam szydełko. Nie wiem, to chyba kanarek. Nie wiem, co to, ale ma ogon. Także takie były warsztaty. Justyna pisze, że brakuje mi czegoś pewnego, co pozwoli mi się chwycić i poczuć stabilnie. Brakuje jakiegoś pewnika. No właśnie, i to chyba w każdej dziedzinie życia jest teraz to zawieszenie, ale najgorzej jest jednak z tą pracą, bo cały czas nie wiadomo. Właśnie, ośrodki kultury z jednej strony chciałyby się pootwierać i wrócić do pracy w tym normalnym wymiarze. Wszystkie duże instytucje kulturalne i nie tylko kulturalne, myślę, że w dosyć dużej mierze po prostu straciły też płynność finansową, ale no nic nie można zaplanować z wyprzedzeniem. Nie możemy nic zaplanować, żadnych wydarzeń na wrzesień, bo nie wiadomo, co będzie we wrześniu. Mi jest ciężko gdzieś tam grafik swój ustalić na najbliższe tygodnie, bo nie wiadomo, co będzie. I tak naprawdę nikt nam nie jest w stanie dać na to gwarancji, bo to nie jest tak, że jakby, a tu wiecie, wielka tajemnica, wszyscy wiedzą, nikt nie powie. No właśnie nie, bo do końca cały czas nie wiadomo, jak to będzie i myślę, że to odbije się na wszystkich dziedzinach życia, bo to samo się tyczy i szkół, i to samo się wszystko tyczy przedszkoli i tak naprawdę naszego życia codziennego, bo każdy z nas chciałby już odetchnąć z ulgą, że mamy to za sobą, że wszystko wraca do normalności, że od tej pory super, możemy na full do tramwaju się ładować, wiecie, no ale nie. Ale nie ma tej gwarancji i obawiam się, że jeszcze przez jakiś tam dłuższy okres czasu nie będzie, tym bardziej, że no spływają do nas jakieś tam doniesienia, które nie napawają przynajmniej mnie optymizmem. Oczywiście można się zastanawiać, można dyskutować ze statystykami, można dyskutować z tymi wszystkimi rubryczkami, aczkolwiek no, cyfry trochę mówią same za siebie, może bez popadania w panikę, ale mówią też o tym, że wcale nie jest mega dobrze, może nie tragicznie. No tak, bo tak jak piszesz, Justyna, że masz plany, wszystko trzeba robić w dwóch wersjach. Dokładnie, to tak wygląda, tylko problem w tym, jeżeli mamy też nie wszystkie działania, nie wszystkie rzeczy, które robimy na co dzień, da się przenieść do sieci i da się zastąpić działaniami online.
Jeżeli jest taka możliwość, to super, aczkolwiek mimo wszystko nie zastąpi nam to kontaktu z drugim człowiekiem. I największym problemem w tym wszystkim jest, myślę, to, że nie wszystko da się przełożyć. Oczywiście, ja myślę, że to będzie też tak, że pewne branże trochę się w ogóle zweryfikują swoją przydatność zawodową. Za chwileczkę się okaże tak naprawdę. Myślę, że będą zawody, które być może skończą się po tej epidemii, bo się okaże, że takie miejsca niestety wcale nie są potrzebne. No tak, już napisze się, czy nie odpuścić całkowicie do stycznia. Ja powiem Ci, że ja też takie myśli przez moment miałam. W ogóle wszystko bez sensu, już nic nie robię. Ale z drugiej strony, no nie wiem, ja mam takie przeświadczenie, że okej, mogę teraz zrezygnować, mogę te wszystkie działania zawiesić, tylko po pierwsze, już powiem, jest kwestia, z czego będę żyć, bo to jest wiadomo, odwieczny problem, ale z drugiej strony, żeby się zastanowić nad tym, no i no ale co ja będę robić, tak? Jakby nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby siedzieć w domu i żeby nie pracować i z drugiej strony gdzieś tam, a jak ja się wycofam, a oni pozwolą robić, to będzie mi przykro, że się wycofałam. Kurczę, strasznie tak naprawdę nie fajna sytuacja, taka klasyczny pad. O, Klaudia pisze, że urlop tak średnio. No właśnie, no z tym planowaniem. Aha, jeszcze jest drogo, piszesz Klaudia, wycieczki są droższe. No tak, z tym planowaniem urlopu to też słuchajcie średnio, bo o ile jeszcze można zaplanować urlop, jak Cię mogę na początek lipca, tak planować planowanie czegokolwiek na koniec sierpnia, wydaje mi się, też jest dosyć mocno ryzykowne, więc no, branża turystyczna też branży turystycznej tak naprawdę nie zazdroszczę. Chyba 3 tygodnie temu byliśmy na takiej szybkiej, krótkiej wycieczce w Górach Sobich. No i jak jechaliśmy, wiecie, przez te wszystkie miasteczka typu Walim, Jugów i tak dalej, kurczę, na 200 domów we wsi, 180 to są domki do wynajęcia i tam po prostu wszystko pozabijane przysłowiowymi dechami. Zero turystów od marca. To był jeszcze ten moment, kiedy do końca tygodnia nie można było, jeszcze turystyka nie ruszyła. No i tragedia, bo też to, że prywatny przedsiębiorca nie zarobił na swojej agroturystyce, to jest jedno, a dwa, że nie ma wpływu do budżetu